Do życia też potrzebny jest kolor, światło, jakaś miękka forma, żeby jakiś taki ludzki czynnik wprowadzić do tego odhumanizowanego, technicznego świata. Początkowo malowała głównie wielkoformatowe portrety. Obecnie inspiruje się artystycznym rękodziełem. Artystkę fascynuje tkanina, jej splot, barwa, jak i zawarta w niej symbolika. Jest autorką m.in. murali poświęconych Jerzemu Kawalerowiczowi na Żoliborzu artystycznym. O roli sztuki w życiu miasta mówi Olga Wolniak. Tkanka miejska jest tak inspirująca dla mnie i stare rudery Pragi i nowoczesne budynki centrum Warszawy. No ale to jest tylko ten szkielet, który musi być obudowany czymś. Jest obudowany w tej chwili w znacznej mierze jakimiś reklamami, neonami, billboardami. Natomiast uważam, że sztuka byłaby znacznie fajniejsza dla wszystkich. Żeby była kolorowa, żeby była radosna, żeby nas jakby stymulowała pozytywnie. Każdemu jest potrzebne coś do zadumy, ale też i do zastanowienia się, ale też i do poprawy jakby humoru, no nie wiem. Bardzo ważną funkcją tej sztuki jest funkcja użytkowa, to znaczy, że trzeba trochę odpuścić z tego wysokiego tonu i się zwrócić taką uśmiechniętą twarzą w stronę tego człowieka, który rzeczywiście wraca zmęczony i chce zobaczyć coś, co go jakoś pozytywnie natchnie. W Warszawie tak naprawdę sztuki w przestrzeni publicznej jest strasznie mało, nie ma fajnych rzeczy. Na palcach jednej ręki można, znaczy ja bym policzyła rzeczy, które mnie się podobają. To nie są pomniki, to nie są jakieś upamiętnienia, to nie są rzeczy takiego ciężkiego kalibru, tylko to są rzeczy wesołe. W naszym jakby charakterze narodowym tkwi ta martyrologia cały czas i ja bym chciała, żeby tej martyrologii było mniej. I żebyśmy przestali patrzeć w przeszłość i nauczyli się patrzeć w przyszłość, ewentualnie cieszyć chwilą.